Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez Was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Spróbujmy w wezwaniach podziemia. Zobaczymy, co to nam pójdzie. Mamy parę losowanych, chyba z 10. Na początek... Iż tak! Mega koksu. Co dalej? Czy dałoby mi się jakieś postacie? Bo tutaj u mnie bieda w tym czwartym sezonie. Właściwie to nic nie ma. Na pewno wylosuję jakieś hello albo inne. Wróżka na pół etatu to mało powiedziane. Lecimy dalej. No, Volermorg standardowo się przybija. Może profesorek by wpadła. Ona też taka bardzo dobra jest. No ale wpadł snycer. Jeszcze żeby chociaż z tego sezonu wpadały trójki, to nie. Wpadają trójki z pierwszego sezonu. O, Viscaro! Nie wiem do końca, czy go chciałem, ale zawsze jest lepiej mieć niż nie mieć. No po prostu. Okej, lecimy dalej. Mac. Co tam dalej? Co tam dalej? No Poppy jeszcze nam nie wpadła. Jak to? Nasz gar. Jedziesz. Ciao. No po prostu okrutnie. Skrzyneczka też, więc zaraz otworzymy, bo się zapełniła. Mac. Ale na razie jeszcze polosujmy. No widzę, że Volermorg tutaj głównie dzisiaj ciśnie. O, w skrzyneczce też słabiutko. Same deski, może sobie taras wybuduje. Filas, frog. Właściwie fok, a nie frog, ale on zielony, więc się z frogiem kojarzy. Zobaczymy, co tu jeszcze z losowanka wyjdzie. Uwaga, uwaga! Morris, Kret Morris. No nie najlepiej poszło. Spróbujmy znowu coś zalosować. Zalosować z wezwania podziemia. Mamy ile? 10 losowanek. No spróbujmy. Zobaczymy, co tam ciekawego z tych 10 wypłynie. Mały John, ciekawa postać. Kiedyś skakałem pod sufit, jak ją dostałem. Ale wtedy byłem mały. Volermorg. Z jego powodu nigdy nie skakałem pod sufit. Nawet jak byłem duży. Rakamusz. Świetnie, ale nie. Chciałbym jednak coś lepszejszego wołowaciego. Grams. Bardzo fajny. Jak na trójeczkę. Polecam go zrobić. Ja mam go zrobionego. Sprawdza się. W turniejach na przykład. Tak. Armia Poppy. No, co tam jeszcze? No dajcie coś. Ej, nie bądźcie takie wiśnie. Cyprian. No chciałbym móc pochwalić za coś to losowanie, bo tych postaci z czwartego sezonu nie mam kompletnie. Odbierz. No zobaczmy, co tu ze skrzyneczki na przełamanie. Ostrze Damaszku. I to rozumiem. Chociaż wolałbym księgę, bo robiąc ostatnie 5 czy 6 postaci w ciągu tam miesiąca, to księgi mi wyszły, ale Ostrze Damaszku też zostało mi jedno, więc fajnie, że jest drugie. Chociażby dlatego warto było polosować, a zobaczymy, co tam jeszcze nam ciekawego wyjdzie. Zilalei. To jest chyba, kto to, leczak? Chyba tak, nie? A nie, ona zadaje na skraju. Dobra, też ją mam, ale jeszcze w trakcie pracy. No, dajcie mi tu zawyć jak kogut rano ze szczęścia. Morris. No i mili, 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 moi. Moi, mili, mili, moi. Takie ćwiczenie językowe. Garjamala mam, bardzo dobra postać. Co tu na koniec? Hello. Właściwie to powinna być taka piosenka. To już jest koniec. I nie dostaniesz nic. No trudno, kolejne 10 losowań. Te wezwanie podziemia zdecydowanie nie na rękę. Aczkolwiek mnie oczywiście, aczkolwiek polecam, bo tu jest praktycznie każda postać jest świetna. No tu niewiele jest słabych postaci. Kongalcz jest dobry, Oktros jest świetny, Doktor Moreau, profesor Zakana. Co robi Zakana? No, 400 losowo wybranemu przeciwnikowi, 300 celowi, więc też grubowali, a jest na szybkiej manie.
więc taki snajper jakby pod wgar, Jamal świetna postać, Hana świetna, a Uda nie przemawia do mnie, zadaje pies, przemawia do mnie, jest dobra, bo jest świetna do wykańczania wszelkiej maści ponadlimitowych uzdrowicieli. No Elizabeth oczywiście, to nie muszę mówić, bo ona z tymi swoimi pajączkami, jak już tam wjedzie, to robi z dupy jesień średniowiecza. Takich, co się przeobrażają w ducha, nie przepadam za nimi, ale może ten jest niezły, nie wiem. Musiałbym go sprawdzić, bo nim nie grałem, nawet go niespecjalnie widać gdzieś tam. No dobra, tyle na tyle. Widzimy się kiedyś tam. I ponieważ mamy jeszcze 3 losowania za zakończenie sezonu, pokonanie bossa na łatwym, to wykonajmy te 3 losowania i zobaczmy, co nam tutaj wpadnie ciekawego. Ciekawa Poppy. Ta Poppy to już mi się śni po nocach. Śni mi się po nocach Poppy niczym w podstawówce Raymonda chłopi. Oberon szmoberon. Nic ciekawego nie wpadło, niestety. I Hello, czyli standardowe trio z Rio. Bez szału dupy nie urwało. Maybe next time. We'll see.